Dzisiaj poświęcamy ten wieczór na rozważanie na temat uzdrowienia. I wierzę, modliłem się o to, że możemy w pełni dziś skorzystać z Jego daru uzdrowienia. Że możemy wziąć dzisiaj poprzez wiarę to, co przygotował dla nas Pan w sferze uzdrowienia naszych dolegliwości i naszych chorób. Odczuwam, że na nowo potrzebujemy zachęcać się, inspirować się, mocno inspirować, by korzystać z daru uzdrowienia, z wypracowanego przez Jezusa zdrowia dla nas, wywalczonego na krzyżu, tak jak wywalczył dla nas na krzyżu przebaczenie grzechów, oczyszczenie z grzechów, uwolnienie z grzechów. Tak także wywalczył dla nas. To jest dzieło dokonane, Kościele. Wywalczył dla nas uzdrowienie, które mamy w sińcach i ranach Jezusa. Możemy z Niego korzystać. Możemy z Niego korzystać. Możemy doświadczać uzdrowienia. Naturalnie w codziennym życiu, w naszej normalnej, codziennej społeczności z Panem możemy doświadczać uzdrowienia. Tak wiele razy potrzebujemy uzdrowienia naszych emocji, naszych uczuć, jakichś zranień wewnętrznych, które powstały. Potrzebujemy dotyku Bożego, aby nasze wnętrze, nasza dusza była zdrowa. Ale potrzebujemy także wiele razy w czasach, w których żyjemy, uzdrowienia naszych organizmów, tego namiotu, w którym przebywamy. Dopóki tu jesteśmy, Bóg chce wzmacniać nasze ciała. On chce uzdrawiać nas. On pragnie nas posilać. Oczywiście dał nam też rozum. Mamy od Boga daną mądrość, aby też zdrowo patrzeć na swoje życie i nie być lekkomyślnym, nie prowokować, nie robić czegoś, co będzie uszczerbkiem na naszym zdrowiu. To jest ważne. Nie mówimy o tym często w Kościele. Jakże często to uduchawiamy, wszystko uduchawiamy i później jesteśmy zaskakiwani. Bóg jest Bogiem, który przewidział wszystko. Gdy czytamy całą Biblię, Bóg nie mylił się w pewnych rzeczach, o których mówił już w Starym Testamencie, abyśmy nie korzystali z tych rzeczy, bo one nam nie posłużą ku dobremu. Ale my lubimy wszystko uduchawiać i mówimy sobie, no tak, przecież jest powiedziane, że jeśli coś przyjmujesz z dziękczynieniem, to wszystko jest okej. My zawsze znajdziemy jakąś furtkę. Jest dobrze o tym czasami pomyśleć, nad tym się pochylić. Chciałbym dzisiaj przeczytać wam słowo, którym żyję. Też ostatnio dzieliłem się u siebie tym tematem i też w kwestii uzdrowienia chcę więcej usługiwać, wyjść naprzeciw tym potrzebom, które są w Kościele, dlatego, że wielu ludzi choruje. Chorują malutkie dzieci, chorują młodzi ludzie. Miałem okazję usługiwać na różnych spotkaniach z młodzieżą, młodzi ludzie, schorowani, zmęczeni życiem. Potrzebujemy wrócić do tego miejsca, w którym będziemy jako Kościół stać mocno w wierze i oczekiwać na to, że Pan uczyni cud dzisiaj, tu i teraz. Bo On takim Bogiem jest. I wierzę, że będziemy się modlić na koniec. Staniemy razem przed obliczem Pana i powiemy, ufamy Ci. Ufamy Ci, Panie, że masz moc nas dzisiaj uzdrawiać. I przynosimy Ci nasze choroby. Przynosimy Ci nasze słabości. Będę czytał znany fragment, na nowo ożywiony w moim sercu. Jutro będziemy modlić się o świeże napełnienie Duchem Świętym. Będziemy pytać Pana, czym chciałby nas obdarować, w co chciałby nas wyposażyć. Może pomodlimy się o świeży chrzest w Duchu Świętym,
aby nas napełnił, aby ożywił w nas ten ogień z nieba. Ale dzisiaj przeczytam fragment, który na pewno znacie. Jest to świadectwo uzdrowienia opisane przez ewangelistę Marka w 5 rozdziale. I chciałbym wyłuskać z tego fragmentu kilka myśli, które pomogą nam stanąć w wierze. I czytamy w pierwszym wierszu, to jest wiersz 24. Szedł za nim wielki tłum. Już te słowa mnie poruszają. Nie ma chyba piękniejszego obrazu, kiedy wielki tłum idzie za Jezusem. Myślę, że jest to marzeniem każdego z nas, aby widzieć w naszym kraju wielki tłum ludzi, który podąża za Jezusem, który podąża za Mistrzem, za Zbawicielem, za Panem i Jego czci i napierają na Niego. Napierają na Niego. I czytamy dalej. I była tam kobieta, to tłumaczenie mówi, a niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo wycierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieść o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z Niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł, kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie Jego, widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, ty pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i drżeniem, wiedząc, co się stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A on jej rzekł, córko, wiara twoja uzdrowiła cię. Idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości swojej. Przepiękne świadectwo. Czy będzie dzisiaj w tym tłumie taka kobieta, a może mężczyzna? W tym napieraniu na Pana, zbliżaniu się do Niego, kto dotknie się Jezusa w taki sposób, jak dotknęła się ta bezimienna, opisana przez ewangelistę Marka kobieta. Ale może musimy się dowiedzieć, co trzeba zrobić, aby znaleźć się w tym miejscu. Pierwszą rzecz, którą podkreślę, to, że Bóg zainteresowany jest naszym zdrowiem na trzech poziomach. On tak bardzo chce, abyśmy byli zdrowi. On tego chce. Nie wierzę, że jest tutaj ktoś, kto kombinuje i myśli, że Bóg jest źródłem choroby i naszych cierpień. Bóg nie jest źródłem choroby. Nie może z jednego źródła wypływać woda chora i zdrowa. Bóg jest Bogiem zdrowia. Bóg jest Bogiem życia. Bóg jest dobry. Diabeł jest zły. A więc gdzieś tam po drodze, od momentu upadku człowieka, wypracował Boży przeciwnik strategię, aby ludzi dotykać, dręczyć i męczyć chorobami. Ale Bóg jest niesamowitym Bogiem. I On zatroszczył się o to, abyśmy przynajmniej na tych trzech głównych poziomach mogli doświadczać zdrowia. Pierwszy poziom nazywam poziomem naturalnym. Czyli w sposób
naturalny regeneruje się nasz organizm. To Bóg stworzył nas takimi ludźmi. To On włożył w nas ten potencjał, że jak przetnę sobie palec, to za jakiś czas on się zagoi. Regeneruje się mój palec, moja skóra. Mówią, że nasza wątroba ma zdolności regenerowania się. A więc tak nas Bóg skonstruował, że w sposób naturalny nagle doświadczamy ozdrowienia. To jest piękne. Ja się z tego cieszę, nie wiem jak wy. To jest Boży dar, to są Boże zdolności w nas. To myśmy sami sobie tego nie wypracowali. To Bóg tak nas stworzył i chwała Mu za to. Ja Mu dziękuję za to, że mój organizm ma zdolność regenerowania się. To jest piękna sprawa. Tak jesteśmy stworzeni, skonstruowani. Drugi poziom to poziom medyczny. To jest ingerencja lekarzy w nasze zdrowie. Bóg obdarował ludzkość ludźmi uzdolnionymi medycznie. Ja jestem wdzięczny Bogu za lekarzy, za medycynę, za lekarstwa. Oddaję Mu za to chwałę, bo pomagają nam te środki i porady. Modlę się o to, aby było jak najwięcej lekarzy z powołania, którzy poważnie traktują swoją profesję. Którzy poważnie traktują pacjenta. Którzy podchodzą z sercem i mają na celu pomóc człowiekowi. To jest dar od Boga. To jest niesamowita możliwość. Ja już często o tym mówiłem, że byłem w miejscach, gdzie ludzie nie mieli dostępu do służby zdrowia, gdzie byli bardzo ograniczeni w tej materii, gdzie nie mieli dostępu do lekarzy tak jak my mamy, że nawet jeśli by się chcieli umówić na jakiś termin, to tych terminów nie było. A więc ja czułem, co oni przeżywają, z czym się zmagają i jak zazdroszczą zachodniemu światu, że taki dostęp do lekarza mamy. A więc trzeba Bogu za to dziękować. Trzeba się o lekarzy modlić. Trzeba przynosić przed oblicze Pana tych, którzy zostali uzdolnieni, przygotowani, wykształceni w tej materii, aby nam pomóc. Mam takie szczęście i cieszę się z tego. Dziękuję Bogu za to, że moim lekarzem rodzinnym jest pani doktor, pani Agnieszka, siostra Agnieszka, która jest wierzącą osobą, napełnioną Duchem Świętym. I kiedy idziemy na poradę rodzinną z żoną, to zawsze mamy nasz worship time, czyli nasz czas uwielbienia Pana razem w gabinecie lekarskim. To się dzieje w naszym kraju. Takie rzeczy mają miejsce. I możemy się razem modlić. Możemy sobie wysyłać teksty. Słowo zachęty. Wysyłamy sobie na naszym profilu różnego rodzaju inspiratory, słowa inspiracji, że Pan jest z nami. Kiedy pani doktor, siostra Agnieszka, całe święta leżała zainfekowana grypą, mogliśmy ją błogosławić, wysyłając teksty do pani doktor, aby Bóg swoją mocą ją podniósł. Amen? Piękna sprawa. Piękna sprawa. Mamy żyć w całości oddani Panu. Ja wiem, że nie wszyscy mają takie możliwości. Ale dziękujmy za naszych lekarzy. Muszę powiedzieć, że nim przenieśliśmy się rodzinnie do Agnieszki, to moim lekarzem rodzinnym był Arab z Jemenu. Fajny człowiek. No ale Ramadan to był jego temat. Jego wiara to był jego temat. I nie można było w jedności stanąć. On był bardzo sympatyczny. Ale ta bariera duchowa, wiecie, ta bariera duchowa.
Ale zawsze go błogosławiłem. Zawsze mówiłem mu, że modlę się o niego, że go błogosławię, że Pan Jezus jest także Zbawicielem dla jego narodu i dla niego samego. I mamy trzeci poziom, ponadnaturalny. Uzdrowienie przez dotyk Jezusa. I myślę, że jesteśmy w takim miejscu, jesteśmy w takim momencie, gdzie możemy skorzystać z dotyku Jezusa. Amen? On tutaj jest. Ale ja dzisiaj chciałbym trochę zmienić rolę i chciałbym was zachęcić i siebie, abyśmy dotknęli Jezusa. Abyśmy podeszli do Niego jak ta kobieta, która podeszła do Niego w tłumie i mimo, że wielu napierało na Niego, wielu Go dotykało, jej dotyk był dotykiem szczególnym, który spowodował, że moc z Jezusa uszła. Tak czytaliśmy? Że Jezus odczuł, że ktoś go dotknął inaczej. To jest moja zachęta na dzisiejszy wieczór, aby dotknąć dziś Jezusa inaczej, aby dotknąć Jezusa jak ta bezimienna kobieta. Ten cud, przejaw Bożej mocy miał miejsce, dlatego że ona przyjęła pewną postawę. Zbawienie, uwolnienie, uzdrowienie, przemienione życie. Wszystko ma miejsce, gdy uczynimy podobnie. Gdy pójdziemy na całość, gdy powiemy: Panie, Ty jesteś jedyną odpowiedzią na mój problem. Naturalnie nie doświadczyłem uzdrowienia. Organizm się nie zregenerował. A więc poszła do lekarzy, wydała wszystko, co miała, bo to źródło medycyny jest otwarte, aby pomóc. Ale w jej przypadku lekarze nie mogli pomóc. Wydała wszystkie swoje pieniądze. A więc przeszła na trzeci poziom, aby doświadczyć ponadnaturalnego uzdrowienia, ponadnaturalnego dotyku Boga. Czytamy w Bożym Słowie, w Ewangelii Marka w 11 rozdziale słowo Jezusa. Pan Jezus mówi: powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Nie rozumiem, dlaczego niektórzy ludzie nie są uzdrawiani. I nie walczę, nie zmagam się w moich myślach, nie pogrążam się w temacie, bo to nie pomaga. Wiem, że mam się modlić i wierzyć, że Bóg ma moc spełnić to, co obiecał. Taka jest nasza rola do końca. Dlaczego chorują chrześcijanie, ludzie wierzący? Chorujemy, bo nasz organizm jest słaby. Można zadać pytanie zwrotne. Dlaczego wierzący upadają i grzeszą, jeśli Chrystus rozprawił się z grzechem i zniszczył dzieła diabelskie? Można zadać pytanie zwrotne. A więc jesteśmy ciągle w tym zepsutym świecie. Zdarzają nam się upadki i potknięcia. Tak samo dotykają nas choroby i słabości. I ciągle potrzebujemy Bożej mocy, być blisko Pana, aby doświadczać Bożych cudów. Przypatrując się życiu tej kobiety, która cierpiała na swoją dolegliwość, odkrywam pewne postawy. Po pierwsze, wśród wielu ludzi gdzieś w tłumie była zawstydzona, ukrywająca się osoba. Dlatego, że ona nie miała prawa według zwyczaju żydowskiego być w miejscu publicznym. Według prawa,
według słowa, według zakonu, kobieta, która cierpiała na krwotoki, była uznana za nieczystą. A więc miała być wyizolowana. I tutaj mamy pierwszy taki obraz łamania pewnych stereotypów zakonu, gdzie wchodzimy w nową przestrzeń, w której czytamy w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, według łaski Chrystusa, że Bóg przyszedł do wszystkich ludzi i każdy ma do Niego dostęp i poprzez Jezusa Chrystusa może doświadczyć ułaskawienia, uzdrowienia, przebaczenia swoich grzechów, oczyszczenia. Dlatego dzisiaj mówimy i musimy to mówić, że Bóg nie ma względu na osobę, jest otwarty dla wszystkich ludzi i pragnie dotknąć każdego człowieka. Nie szufladkujmy ludzi. Najgorsi upadli ludzie, prowadzący najbardziej niemoralne życie, zwyrodniałe życie, mogą przyjść do Pana i On ich nie odrzuci. Najbardziej nacenzurowani, najbardziej wyizolowani w dzisiejszym społeczeństwie ludzie mają prawo przyjść do Jezusa i skorzystać z Jego pomocy, bo On przyszedł, aby zbawić wszystkich. On przyszedł, aby pomóc każdemu. Kiedy pojawia się jakaś myśl krytyki, osądzenia czy segregowania człowieka, powinienem zastanowić się nad tym, gdzie bym był ja, gdyby nie Jego łaska. Gdzie bym ja dzisiaj był? Może bym nie żył. Może bym był zniewolonym człowiekiem, może bym siedział gdzieś w więzieniu. Może bym, nie wiem, robił rzeczy, które robią ci, których dzisiaj chcę ocenić i cenzurować. Ale Jego łaska, On pozwolił mi do siebie przyjść i mnie przyjął. Lekarze zadali jej wiele cierpienia, może próbowali jej pomóc. Trudno nam określić, jakie były wtedy metody leczenia. Jak lekarze zajmowali się kobietą, która cierpiała na krwotoki. Dziś medycyna poszła do przodu, dziś wygląda to zupełnie inaczej. Ale ona wydała wszystkie swoje oszczędności i nie było poprawy. I później mamy te myśli, które chcę zaakcentować przed modlitwą. Po pierwsze, ona coś usłyszała. O tym czytamy. Gdy więc usłyszała o nadzwyczajnych cudach Jezusa, przecisnęła się przez tłum i dotknęła się Jego ubrania, Jego szaty. Druga rzecz, która się rzuca z tego tekstu i brzmi tak. W jedne tłumaczenie mówi myślała, inne mówiła. W jednym tłumaczeniu czytamy, gdy szła, myślała, jak tylko dotknę się płaszcza Jego, zostanę uzdrowiona. Inne tłumaczenie mówi, gdy podchodziła do Jezusa, mówiła sobie, jeśli tylko dotknę Jego płaszcza, będę uzdrowiona. I trzecia rzecz. Dotknęła się. Pokonała wszystkie przeszkody. Była wpatrzona w Jezusa. I natychmiast, czytamy, ustał krwotok. I co najważniejsze, poczuła na swoim ciele, że jest zdrowa. A więc, gdy się dotknęła Jezusa, odczuła, fizycznie odczuła. Trudno mi powiedzieć, jak to odczuła, ale ona wiedziała, zorientowała się od razu, że jest uzdrowiona, że choroby już nie ma, że jest wolna. A więc te trzy myśli krótko chcę rozwinąć. A więc po pierwsze, Ewangelia Marka 5:27 usłyszała wieść o Jezusie. I kiedy myślałem o tym, takie refleksje się pojawiły. Bardzo ważne jest to, czego słuchamy. Gdyż poprzez słuchanie, czy chcemy, czy nie, kształtujemy swoją osobowość. Tak to wygląda. Kształtuje się nasz charakter. Formują się nasze zachowania. Dzieciaki idą do szkoły, aby słuchać nauczyciela, który kształtuje ich intelekt. Jeśli słuchają, mają pasję do nauki, to ten intelekt jest uformowany, ten intelekt jest ukształtowany.
Gdy uczymy się języków obcych, tak słyszałem w wielu miejscach, sam zresztą tego doświadczyłem, najlepiej uczyć się języka obcego wśród tych, którzy mówią tym językiem. Ucząc się słuchając. Także słuchając mowy, rozmowy, przebywając wśród obcokrajowców. Ulica posługuje się swoim językiem, który, czy chcemy, czy nie chcemy, kształtuje młode pokolenie. A więc język ulicy formuje ich sposób myślenia, zachowania. Możemy także słuchać złych rzeczy o kimś. To kształtuje pewien wizerunek danej osoby. Wiele razy może to być błędny wizerunek. Nasza subiektywna ocena, może nasze jakieś przykre doświadczenia. To, co słyszymy, ma ogromny wpływ na nasze życie. Ta kobieta w pewnym momencie usłyszała o Jezusie. Wiecie, to jest poruszające, bo natychmiast w jej sercu zrodziła się wiara. I muszę przyznać, że trochę tutaj jestem zawstydzony. Ja to często powtarzam i może już przesadzam w tym powtarzaniu tych myśli. Ale to, co we mnie uderza, to to, że ona przecież nie miała możliwości ukształtowania się duchowo poprzez obecność na wielu kazaniach i pięknych nabożeństwach oraz konferencjach, gdzie wyposaża się ludzi, aby mogli chodzić w wierze. Nie przeczytała też żadnych książek na temat uzdrowienia. Nie wysłuchała dziesiątek pięknych, inspirujących kazań na temat, że Jezus Chrystus uzdrawia chorych. Ona usłyszała wieść o Jezusie i gdzieś kliknęło w jej sercu. Coś zapaliło się w jej wnętrzu. Gdy usłyszała tą wieść, zrodziła się wiara. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe, Rzymian 10:17. A więc jest coś w tym naszym głębokim słuchaniu tego, co Bóg mówi do nas. Ona to usłyszała. Ja kocham obecnie bardzo mój czas cichy z Bogiem. Kiedy milkną wszystkie głosy wokoło i mogę z Bożym Słowem w modlitwie, z uwielbieniem przebywać w Jego obecności, aby słuchać tego, co On mi chce powiedzieć. Wiecie, powiem wam, że w ostatnich miesiącach Bóg bardzo mocno przeorał moje życie. Nie poprzez konferencje, nie poprzez wydarzenia w zborze, poprzez osobisty czas z Bogiem, z moim Panem, z Ojcem, kiedy zaczynał mówić o moim życiu, o moich słabościach, o moich wyzwaniach i poprzez wpatrywanie się w Jezusa nagle zaczyna powstawać na nowo. Choć już tyle wiesz i masz tyle lat za sobą przeżytych z Panem Bogiem, nagle widzisz, że twoje poznanie, twoje zrozumienie jest cząstkowe, jest tak małe, jest tak ograniczone, że zawsze jest coś więcej, co chce Bóg uczynić w naszym życiu. Myślę, że ona to odkryła. Ona miała jeden cel. Być wpatrzoną w Jezusa i zmierzać do tego celu, aby przeżyć to, czego potrzebuje. Za bardzo się rozpraszamy. Za bardzo szukamy inspiracji poza Nim. Nasze skupienie na Jezusie jest wystarczające. Kiedy ja usłyszę Go, kiedy wpatrzony w Niego, wsłuchuję się w to, co On mówi, to jest wystarczające, aby budować moją wiarę, aby zmieniać moje wnętrze. Dlatego postanowiła, że pójdzie. I takie zdanie sobie zanotowałem. Nim coś wydarzy się na zewnątrz, najpierw musi się coś wydarzyć wewnątrz. Musi się coś wydarzyć tutaj, w sercu. Druga myśl.
myślała lub mówiła, wyznawała. Bo wiecie, tak już jest. Siostry, bracia. Że to, co jest zasiane w nas, ma wpływ na słowo przez nas wypowiadane. To jest bardzo biblijne. Albowiem z obfitości serca mówią usta. Mateusz 12, 34. Jeśli w naszym serccu jest wiara i tam głęboko wrosły Boże obietnice, to wypowiadane przez nas słowo zgodne z Bożą wolą, zgodne z Jego obietnicą, ma niesamowitą moc. Biblia uczy nas wiele na temat życia i śmierci. Są w mocy języka. Czytamy o tym w Bożym Słowie. Mamy problem z naszą mową. Mamy problem z językiem. Bardzo szybko wypowiadamy słowa, które nie budują, które nie dają życia. Dlatego Biblia uczy nas, że lepiej jest słuchać niż mówić. Że za słowa ponosi się odpowiedzialność. Biblia mówi, że z każdego słowa zdamy sprawę przed Panem. Dlatego trzeba pilnować swojej mowy. A jeśli już chcę mówić coś, to Boże, ucz mnie, abym mówił to, co przynosić będzie życie, błogosławieństwo, co będzie też wzmacniało mnie, co będzie posilało mnie, podnosiło mnie. Czytamy w liście do Rzymian, w tym przepięknym rozdziale 10, gdzie jest mowa o sercu, o ustach, gdzie jest mowa o tym, że ustami naszymi wyznajemy, że Jezus jest Panem. To jest piękne wyznanie. I chwała Bogu, że to robimy, że robimy to w pieśniach, śpiewając Jezus Panem jest, że to robimy w modlitwach, że to robimy w świadectwie naszym, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Inne tłumaczenie mówi ku wybawieniu. Także wybawieniu z choroby. Ta kobieta to odkryła, choć nie była na żadnym seminarium na temat wiary. Nie przeczytała książki 7 kroków do mojego uzdrowienia. Ona usłyszała wieść o Jezusie i przyjęła to do swojego serca. Coś tam w sercu urosło. Jeśli natomiast ciągle mamy tam żal, niezadowolenie, narzekanie, niewiara, to ma odniesienie w tym, co mówimy. Dzisiaj bardzo łatwo wypowiadają ludzie słowa negatywne na temat Kościoła, na temat organizmu Jezusa Chrystusa, na temat ciała Pańskiego. To jest największy problem współczesnego ewangelicznego chrześcijaństwa, że jak łatwo jest ocenić, osądzić to czy tamto, czy tamtego. A któż dał nam prawo oceniać cudzego sługę? Prawda? A co tobie do tego? Usłyszał Piotr, który się martwił o Jana. A co z nim będzie? A co on takiego będzie robił? A jaki masz plan dla Jana? Ale Piotrze, co ciebie to obchodzi? Pilnuj swojego życia. Prawda? Są pewne rzeczy, które wymagają uzdrowienia, bo Kościół jest źrenicą Bożego oka. Pan Jezus powiedział, ja buduję mój Kościół. A więc gdy patrzymy wiele razy, ja wiem, że może być wiele niedoskonałości, ale któż jest doskonały z nas? Czy ja aż tak jestem doskonały, żeby patrząc na tego, czy na tamtego, czy na tą, czy na tamtą, oceniać jej życie? Ale jeśli w nas jest życie wiary, jeśli w nas jest zasiane słowo,
Rzymian 10:8 brzmi, co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo. W ustach Twoich i w sercu Twoim. Jakie Słowo? Co to znaczy? To znaczy Słowo wiary, które głosimy, które wypowiadamy. Ja chcę deklarować poprzez moje usta słowa wiary, słowa życia, słowa uzdrowienia, chwytając się mocno obietnic Pana. Jeśli ktoś by rzekł tej górze, rusz się i rzuć w morze, to tak się stanie. Pan Jezus przechodząc powiedział do figowca, uschnij i drzewo uschło od korzenia. Moc słowa. Jak dobrze jest wypowiadać słowo, które Pan nam dał. I ostatnia myśl. Dotknęła się Jego. Jest bardzo ciekawy fragment, ten 27 werset. Dotknęła się Jego szaty. Słowo dotknąć się, słowo greckie użyte w tym miejscu Nowego Testamentu, brzmi zlać się, wymieszać, połączyć. A więc to tak jakby była kawa, było mleko i kawa z mlekiem została wymieszana. A więc ona, gdy podeszła i dotknęła się, to tak sobie wyobrażam, w jej pragnieniu, w jej myślach, w jej sercu było połączyć się z Jezusem, po prostu doświadczyć Go. Doznać Jego mocy, Jego obecności. I często, gdy modlimy się, oczekujemy, by Bóg nas dotknął. By przyszedł i nas dotknął. Tak, dotyk Pana jest wspaniały i Bóg dotyka naszego życia. Ale są momenty, są chwile, kiedy Pan czeka, aż ja przyjdę i dotknę się Jego. Jaki mam na to tekst biblijny, aby to poświadczyć? Chociażby z listu Jakuba 4:8. Zbliżcie się do Boga, a zbliży się do was. A więc Pan czasami czeka. Jezus jest wśród nas. I stoimy tak razem w Jego obecności. I On czeka, aż przyjdą te osoby, które będą chciały się Go dotknąć. W ten sposób, jak ona, zlać z Nim, wymieszać, połączyć, powiedzieć, Boże, Twojej mocy potrzebuję. I dzisiaj wiem, wierzę i Wy także o tym wiecie, bo tutaj jesteście, wielu z nas potrzebuje, aby Jego moc wpłynęła na nasze potrzeby, na nasze zdrowie, na nasze sytuacje, w których się znajdujemy. Dlatego chcę zachęcać, abyśmy mogli zbliżyć się do Pana, abyśmy mogli dotknąć się Go dzisiaj, abyśmy mogli tak objąć Go i powiedzieć, Panie Jezu, a powiem to odważnie, nie puszczę Cię, póki mi nie pobłogosławisz. Ja Cię potrzebuję. Ja w Ciebie wierzę. Ja oczekuję na to, że coś uczynisz dzisiaj. Ludzie wiary to ludzie czynu, którzy znają swoje przeznaczenie i wiedzą, że wiara powołuje do istnienia to, co Bóg obiecał. Ona w to mocno wierzyła. Ona wierzyła, że będzie uzdrowiona. Mówiła to po drodze. Myślała o tym. Ona idąc miała jeden cel, dotknąć Jezusa. A wiara, mówi list do Hebrajczyków 11:1, jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Przeświadczeniem o tym, czego jeszcze nie widzimy. Abraham w Rzymian 4:21 jest opisany jako człowiek, który miał zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. Dlatego oglądał wypełnienie się wszystkich obietnic, które Bóg mu dał. Dzisiaj Pan jest pośród nas. On jest tutaj obecny. I możemy przyjść i możemy się Go dotknąć. I doświadczyć Jego uzdrowienia. Może ktoś nie może tutaj być,
ale chcesz stanąć w Jego intencji. Chcesz dotknąć Jezusa ze względu na osobę, która potrzebuje uzdrowienia. Może to jest Twoje dziecko, może to jest ktoś w rodzinie, może ktoś, kto potrzebuje dzisiaj cudu. I przychodzisz z wiarą, jak ta kobieta, która nie ma imienia. To nie jakaś znana postać, bezimienna, cierpiąca kobieta, która dotyka się Jezusa i doświadcza nadprzyrodzonego cudu, ponadnaturalnego cudu. Możesz wyjść dziś z tego nabożeństwa uzdrowiony, uzdrowiona, posilony, posilona, wzmocniony Panem. On tutaj jest. Tak naprawdę możemy tego doświadczać w naszych domach. Możemy tego doświadczać w czasie naszych osobistych modlitw z Panem. Kiedy otwieramy Biblię i nasycamy nasze wnętrze Słowem, zaczynamy je wypowiadać, deklarować, ogłaszać. Jest jeden wielki plus. Kiedy to będziesz robić w komorze, nikt cię nie skrytykuje. Nikt cię nie będzie oceniał. Nikt nie będzie podważał tego, co robisz. To jest dobre. To działa. To działa. Kiedy zamykam drzwi za sobą i staję przed Panem i zaczynam ogłaszać Jego Słowo nad różnymi sytuacjami i okolicznościami, to daje siłę do życia. To daje zdolność, aby przetrwać. Tak to ktoś powiedział kiedyś, że czasami góry nie rzucą się w morze, ale ja będę w stanie na nie wejść. Mimo, że jakichś zdolności alpinistycznych nie mam. Bo to Pan da tą siłę. Pan wzmocni. Pan wskaże, jak to osiągnąć. I dzisiaj Bóg jest pośród nas. Chciałbym, abyśmy spędzili czas na modlitwie. Będziemy modlić się o uzdrowienie naszego ciała fizycznie, naszych organizmów, różnych dolegliwości, ale może ktoś potrzebuje innego rodzaju modlitwy. Może potrzebujesz emocjonalnego uzdrowienia. Może nosisz rany w swoim sercu, jesteś przybity czymś bardzo. Może stany depresyjne się zaczynają pojawiać. Pamiętajcie, na różnych poziomach możemy otrzymać pomoc. Możemy regenerować się w sposób naturalny, korzystać z pomocy fachowej. Nie odrzucajmy tego, ale możemy stanąć przed Panem i otrzymać pomoc w ponadnaturalny sposób. Poprzez Boży cud, poprzez Jego obecność pośród nas. On tutaj jest. Jest tak czasami, że tego nie odczuwamy, bo nosimy tyle różnych rzeczy, spraw, obciążeń, sytuacje w życiu wiele razy nie są łatwe i proste. Czasami trudno nam tak stanąć i tak natychmiast odczuwać Bożą obecność. Ale tak jak śpiewaliśmy, to jest prorocza pieśń. Nawet jeśli tego nie czuję, to ja chcę wierzyć, że On tu jest i działa. Że On jest pośród nas. Że On tutaj jest obecny. Jesteśmy wokół Niego. Jezus jest w centrum. Hallelujah.